Zajmijcie miejsca. Witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam także tych, którzy nas słuchają, oglądają w własnych mieszkaniach, w własnych domach. Niech dobry Bóg nam mocno błogosławi tą chwilę, ten czas, który teraz mamy przed Jego obliczem. Nie wiem, czy zdarzyło Ci się coś takiego w życiu, że próbowałeś z kimś podzielić się ważną historią z Twojego życia, opowiedzieć tej osobie coś, co jest istotne dla Ciebie, coś, co jest ważne dla Ciebie, coś, co gdzieś wypływa z głębi Twojego serca, a ta osoba słuchając to zlekceważyła to, w jakiś sposób zignorowała, a może nawet wyszydziła to, co próbowałeś jej powiedzieć. I wtedy poczułeś się taki dotknięty tym brakiem uwagi, tym brakiem zainteresowania i w twoich myślach powstało takie stwierdzenie perły przed wieprze. Być może komuś polecałeś coś, co dla ciebie jest cenne. Być może chciałeś polecić jakąś książkę, nie wiem, utwór, coś, co tobie sprawia radość, jest dla ciebie czymś bardzo ważnym, przejmuje cię, a ktoś to wyśmiał, wyszydził, zignorował i może znów w twoim sercu pojawiła się ta myśl perły przed wieprze. Oryginalnie to stwierdzenie kojarzycie, tak? Kto je wypowiedział, w jakim kontekście je wypowiedział, czy nie za bardzo. To stwierdzenie pochodzi z kazania na górze, a wypowiedział je sam Pan Jezus Chrystus. Mamy je zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7, w wersecie 6. Mamy takie stwierdzenie, proszę przeczytajmy ten werset. Mateusza 7, rozdział, werset 6. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich znać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Musicie przyznać, i musimy przyznać, że jest to mocne zdanie. Musimy przyznać, że jest to stwierdzenie, które może nawet szokować dla kogoś, kto ma takie wyobrażenie Pana Jezusa, takiego bardzo słodkiego misia, o może tak to brzydko powiem. Kogoś do przytulania, kogoś do głaskania tylko. Stwierdzenie jest bardzo mocne, ponieważ w tym zdaniu Pan Jezus określił charakter ludzi, z którymi mamy do czynienia, w bardzo dosadny sposób. Myślę, że my byśmy się obawiali takich zdania i takiego stwierdzenia użyć. Poza tym no, nie jesteśmy Jezusem, więc nie mamy uprawnienia, by tak mówić. Natomiast tutaj jest bardzo mocne ostrzeżenie, które Pan Jezus kieruje. Mianowicie mówi, że to, co cenne, to, co święte, to, co drogie, to, co jest perłą, to, co jest czymś najdroższym dla nas, uważajmy, jak tym szafujemy, uważajmy, komu to dajemy, uważajmy, przed kogo to wystawiamy, ponieważ nie tylko może się zdarzyć, że ktoś to podepta, że ktoś tym pogardzi, że ktoś to zignoruje, ale dalej Pan Jezus mówi, że ktoś, kto ma naturę tych zwierząt, może się obrócić przeciwko nas, przeciwko nam i po prostu poszarpać nasze życie. Podsumuję to takim stwierdzeniem, nie drażnij psa tym, co święte i tym, co cenne dla ciebie, ponieważ może cię ugryźć. Spróbujmy zastanowić się, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc to stwierdzenie. Może najpierw powiem tak, w historii Kościoła przez nasze te wszystkie wieki Kościół w bardzo różny sposób rozumiał to zdanie. W telegraficznym skrócie wam przypomnę i powiem, jak Kościół rozumiał to zdanie. Pierwsze zrozumienie tego stwierdzenia było takie, i to część ludzi w starożytnym Kościele tak uważała, że Ewangelia jest tylko dla Żydów. Niesamowite. Uważali, że Ewangelia jest tą perłą, jest tym świętym, że ona jest tylko dla Żydów. Ponieważ w tym stwierdzeniu Pan Jezus użył zwierząt, które są nieczyste. Więc analogicznie odnoszono to, że to są nie Żydzi, czyli nieczyści, czyli poganie.
I zastosowanie takiego zrozumienia było takie, że uważano, że ci, którzy spośród pogan nawracają się do Jezusa, muszą stawać się Żydami, muszą żyć po żydowsku. To znaczy muszą się obrzezać, przestrzegać prawa mojżeszowego, zachowywać szabat, zachowywać inne święta. I mocowaniem tego typu poglądu właśnie był ten werset, że Ewangelia jest tylko dla Żydów, a więc poganin musi zacząć żyć po żydowsku. Z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć naprawdę straszne. Z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć wręcz porażające. Ale tego typu myślenie ma nową odsłonę także w wieku XXI w Kościele chrześcijańskim. Może nie w takim agresywnym wymiarze, jak to było w pierwszym Kościele, w starożytnym Kościele, ale dzisiaj też ma to swoją odsłonę i nakłania się chrześcijan z narodów, żeby żyli po żydowsku. Powiem tak, żeby zakończyć ten temat, zostawcie nas w spokoju. My chcemy żyć Chrystusem. My chcemy żyć łaską. My chcemy żyć nowym przymierzem. My chcemy żyć tym, co rozumiemy, że jest Bożą wolą dla nas. Chrześcijan nie wywodzących się z Żydów, chrześcijan wywodzących się z narodów. Po drugie, drugie zastosowanie tego wersetu. Drugie zastosowanie jest opisane też w starożytnych publikacjach, między innymi w najbardziej takim uznanym starożytnym dokumencie w Didache. Mianowicie wieczerza pańska tylko dla ludzi, którzy są ochrzczeni i prowadzą święte życie. Tak rozumiano ten werset. A więc chleba i wina nie należy dawać nikomu, kto nie jest w pełni nawrócony i nie jest ochrzczony, ponieważ są to rzeczy święte. Jaka była aplikacja, zastosowanie tego typu myślenia? Mianowicie taka, że chrześcijanie wieczerzę pańską obchodzili tylko we własnym gronie, w dosyć zamkniętym gronie. Wręcz nie wpuszczano na takie uroczystości ludzi z zewnątrz. Wiecie, skutek też nie był dobry, ponieważ ludzie z zewnątrz zaczęli podejrzewać chrześcijan, że oni coś dziwnego robią na tych swoich spotkaniach. I jeżeli komuś udało się wśliznąć na takie chrześcijańskie spotkanie, a nie za bardzo rozumiał, co się dzieje, to wyciągam wniosek, że oni piją krew ludzką, jedzą ludzkie ciało, ponieważ ludzie z zewnątrz nie byli zaznajomieni, nie mieli tego zrozumienia chrześcijańskiego. Mało tego, takie zrozumienie w końcu doprowadziło do tego, że zaczęto uznawać transubstancjację, czyli zaczęto uznawać to, że chleb zmienia się w ciało, a wino fizycznie zmienia się w krew. To było drugie zrozumienie tego fragmentu. Nie dawajcie psom tego, co święte, nie rzucajcie pereł przed wieprzem. Mamy trzecie zastosowanie tego fragmentu. Myślę, że ono będzie nam bliższe. Mianowicie Ewangelia i Boże Słowo. Ewangelia i Boże Słowo. W takim potocznym naszym ujęciu to jest, rozumiemy to w ten sposób, że jeżeli ktoś nie przyjmuje Ewangelii, jeżeli ktoś nie przyjmuje Słowa Bożego, które do niego kierujemy, tak, szydzi z tego Słowa, gardzi tym Słowem, obraża to Słowo, źle mówi o Słowie Pańskim, to Pan Jezus powiedział, że mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale, w wersecie 14, gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z tego domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. Tak? Czyli to jest takie jasne wskazanie. Jeśli głosisz komuś Ewangelię, jeśli dajesz komuś Boże Słowo, a dla nas to jest coś bardzo cennego, to jest ta perła dla nas. Jeśli to dajemy i ktoś tego nie przyjmuje, nie dawaj mu tego na siłę. Nie wciskaj mu tego na siłę. Nie próbuj za wszelką cenę go przekonać do swojej racji. Ponieważ wiemy o tym, że nie da się nikogo na siłę wprowadzić do Królestwa Bożego. Nie da się. Po prostu człowiek musi zostać dotknięty Duchem Świętym, by uznał wartość Chrystusa i wartość Jego Słowa. Tak? No nie możemy tego zrobić.
Więc my często chcielibyśmy tak komuś przekazać tą naszą perłę, tak mu ją wcisnąć, wtłoczyć to, ten nasz skarb, no ale niestety nic z tego nie ma. Wręcz przeciwnie, może się okazać, że to, co dla nas cenne, staje się powodem bluźnierstwa i ataku na nasze życie. Jeśli miałbym się posłużyć jakimś przykładem, ilustracją, to myślę, że dobrym przykładem może być Szczepan, który przed Sanhedrynem, przed ludźmi religijnymi tamtej epoki przedstawia Boże Słowo i dojść do tego, że oni tego Słowa nie przyjmują, to jeszcze faktycznie obrócili się i rozszarpali Szczepana. Tak to Słowo zareagowało na nich. W taki sposób to Słowo, taki owoc negatywny, czy taką reakcję wzbudziło w ich sercach. Więc tutaj musimy być też bardzo ostrożni. Jeśli ktoś nie przyjmuje Ewangelii, nie na siłę, nie wtłaczajmy na siłę człowiekowi Ewangelii. Możemy się o niego modlić, możemy świadczyć naszym życiem, naszymi czynami, ale nie rzucajmy tak lekko słowa, ponieważ to słowo jest cenne. To jest słowo, które jest od Boga, to jest słowo, które jest czymś, co Bóg powierzył nam, byśmy byli szafarzami tego słowa. Jeszcze możemy inaczej spojrzeć na ten tekst. Jeszcze inaczej możemy spojrzeć na stwierdzenie Pana Jezusa i pozwólcie, że teraz przeczytamy cały kontekst. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety od 1 do 5. Włóżmy teraz to zdanie, które do tej pory wyrwałem z kontekstu i tylko o tym zdaniu mówiłem. A teraz zróbmy to, co powinniśmy zrobić z tekstem Bożego Słowa. Włóżmy to zdanie w cały, w szerszy kontekst. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, wersety od 1 do 5. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte, nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich znać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. A teraz spróbujmy spojrzeć na ten werset w kontekście, który przeczytałem. Kontekstem dla tego wersetu jest osądzanie innych i poprawianie innych. Możemy powiedzieć, kontekstem dla tego wersetu jest napominanie, korygowanie cudzego życia. Napominanie, korygowanie cudzego życia stanowi bezpośredni kontekst dla tego wersetu. Więc spróbujmy w ten sposób spojrzeć na ten werset. Bardzo ciekawe, bo Pan Jezus w tej wypowiedzi powiedział, że korygowanie, napominanie to jest grzebanie komuś w oku. Zapamiętajcie ten obraz. Jeśli chcesz kogoś napominać, chcesz kogoś korygować, to zabierasz się za grzebanie komuś w oku. Jest to przyjemne? Ja mam takie złe bardzo doświadczenia z grzebania komuś w oku, ponieważ moja żona od czasu do czasu zakłada soczewki kontaktowe. I jak ona już zaczyna wyciągać soczewki i zakładać, to ja już mam stres. Bo zdarzyło się kilka razy w naszym życiu, że taka soczewka zaginęła w oku. Zaginęła w oku. No i wtedy Paweł, pomocy, ratunku Paweł, tak? Ja przychodzę, świecę do oka, szukam, grzebię, mówię, nic tam nie ma. No jak to nie ma, czuję, tam jest soczewka, tak? No i zaczyna się, mi się już ręce trzęsą, tak? Jestem zdenerwowany, próbuję w tym oku grzebać, tak? Szukam tej soczewki, no nie widzę, no nie ma soczewki, tak? No ma tam taki czarny punkcik, nie ma nic, nie ma soczewki. Ja mówię, no jak to nie ma, czuję, jest. Tak. No i zawsze się to źle kończy, a na końcu to ja zostaję już na boku i w końcu ta soczewka się znajduje i zostaje wyciągnięta, tak? I ponownie założona. Czyli generalnie grzebanie komuś w oku nie należy do przyjemnych rzeczy. Mało tego, jeżeli nam ktoś grzebie w oku, tak samo. Czy grzebał ci ktoś już w oku?
No i, tak, i to jest tak, że on nie czuje tego, co ty czujesz. Tak? A oko należy do jednych z bardziej, bym powiedział, wrażliwych naszych, nie wiem, zmysłów czy organów. Tak? Bardzo delikatne jest oko. Mało tego, sytuacja jest taka, że na przykład powieka reaguje automatycznie. Nie jesteś w stanie zatrzymać zamknięcie się powieki. Popatrzcie, jak to Bóg wszystko pięknie stworzył. I właśnie, kiedy Jezus mówił o służbie korygowania, o służbie napominania, to przyrównał ją do grzebania komuś w oku. I pomyślcie o tym, że w tym kontekście padają te zdania: nie dawajcie psom tego, co święte, nie rzucajcie pereł przed wieprze. W kontekście takiej czynności. Pomyślmy w takim razie, co Pan Jezus ma na myśli i jak należy wyciągać komuś źdźbło z oka. I jak to należy robić? Przeczytamy teraz fragment Galacjan 6.1. Galacjan 6.1. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Popatrzcie, jak apostoł Paweł nawiązuje teraz już w bezpośredni sposób do tego obrazu, który Pan Jezus przedstawił, jeżeli chodzi o wyciąganie komuś czegoś z oka. Pan Jezus, apostoł Paweł już mówi o tym w sposób bezpośredni, ale jakże adekwatny do tamtego obrazu. Po pierwsze mówi tak, że człowiek musi zostać przyłapany na jakimś upadku, a nie domniemamy, że on coś złego dzieje się w jego życiu. Zostaje przyłapany na jakimś upadku. Tak? Czyli apostoł Paweł mówi, że nie możemy zacząć wyjmować komuś czegoś z oka, jeśli on tego w oku nie ma. No to jest bardzo niedobre, niebezpieczne grzebanie komuś w oku, jak on ma czyste oko. Więc pierwsza myśl, jaką apostoł Paweł tutaj przedstawia, to gdy człowiek zostanie przyłapany w jakimś upadku i my czasami jesteśmy pochopni, tacy jesteśmy pędzeni jakimś poczuciem misji, chcielibyśmy kogoś skorygować, komuś pomóc, kogoś naprawić, ale tak naprawdę nie wiemy, co się w jego życiu dzieje. Boże Słowo zaleca nam w takiej sytuacji głęboką ostrożność. Nie róbmy tego pochopnie. Pan Jezus to powiedział, że uważajcie na sąd, jakim sądzicie. Bądźcie raczej miłosierni niż osądzający. Więc apostoł Paweł mówi nam, najpierw trzeba się upewnić, że faktycznie mamy do czynienia z problemem i to coś w tym oku jest. Druga rzecz, na jaką apostoł Paweł zwraca uwagę, czyńcie to z łagodnością, a więc nawiązuje właśnie do grzebania w oku. Mówi łagodnie, delikatnie, ostrożnie, z głęboką miłością. Jeżeli już zabieramy się za wyciąganie komuś czegoś z oka, zróbmy to najbardziej delikatnie, jak tylko potrafimy. Zróbmy to tak, żeby ta osoba nie odczuła, że próbujemy jej wydłubać oko. Zróbmy tak, żeby ta osoba miała to przekonanie, że chcemy dobrze dla jej życia, że chcemy jej pomóc, że naszym celem jest nie tyle w jakiś sposób tylko pokazać jej, że coś jest złego w jej życiu, ale chcemy jej pomóc, sprowadzić ją na dobrą drogę. Czyjmy to z łagodnością, czyli inaczej apostoł Paweł mówi, owoc Ducha Świętego niech przyświeca, niech będzie częścią tej służby. Jak powiedziałem wcześniej, służba napominania to jest służba wyjmowania czegoś z oka bliźniego. Róbmy to, tak jak mówi Boże Słowo, jeśli już to robimy, z łagodnością i z miłością, delikatnie, bardzo delikatnie. Trzecia rzecz, jaka pojawia się przy tej okazji, to jest bycie samemu w porządku. Pan Jezus powiedział, jeżeli ty masz belkę w oku, to jakim prawem bierzesz się za wyciąganie źdźbła z cudzego oka? Inaczej Pan Jezus powiedział, jeśli ty jesteś nie w porządku, nie powinieneś zajmować się grzebaniem komuś w oku. Obrazowo powiedziałbym to w ten sposób. To jest tak, jakbyś próbował grzebać komuś w oku po ciemku. W nocy, bez światła. Wiecie, czym to się może skończyć?
Nie powinniśmy grzebać w cudzym oku, jeśli belka jest w naszym. Więc dokładnie w tym obrazie Pan Jezus właśnie to podkreśla. Nie używajmy ostrych słów wobec kogoś, jeśli sami w swoim życiu potrzebujemy, aby ktoś nas skorygował lub napomniał. Dzisiejsze chrześcijaństwo, przez to, że stało się takie obecne w mediach, a bardzo często osoba, która coś publikuje, jest anonimowa, pozwalamy sobie na pewne zachowania, teksty, które nie przystoją, zwyczajnie nie przystoją ludziom wierzącym i dzieciom Bożym. Czwarta rzecz, o której mówi nam Boże Słowo, jeżeli grzebiemy w czyimś oku albo zabieramy się za tą czynność, to Boże nam Słowo mówi, że mamy to robić dyskretnie. W Mateusza Jezus powiedział w 18 rozdziale, 15 wersecie, Mateusza 18 rozdział, 15 werset, a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Popatrzcie się, nie opublikuj gdzieś w jakimś miejscu słowo do niego, tylko upomnij go sam na sam, jeśli by cię posłuchał, pozyskałeś brata swego. Czy widzimy, jakie standardy ustanawia Boże Słowo dla tych, którzy biorą się za wyciąganie czegoś z cudzego oka? Jakie to są wysokie standardy? To nie jest według stylu tego świata, według ducha tego świata, według norm tego świata. Te normy są bardzo wyśrubowane, bardzo. Ponieważ Bożym celem i Bożym zamysłem nie jest to, aby kogoś skrzywdzić, tylko Bożym celem, Bożym zamysłem jest to, aby komuś pomóc. Ta służba jest jak najbardziej służbą biblijną. Ta służba jest jak najbardziej służbą umocowaną w Bożym Słowie. Ale jakość czy kwalifikacje do tej służby są bardzo, bym powiedział, bardzo wyśrubowane. Ponieważ Bogu zależy na owcy, która się zgubiła, tak czy nie? Bogu zależy na każdym człowieku, który zboczył z drogi albo zagubił się w swoim chrześcijaństwie. I bardzo często Bóg chce się posłużyć kimś z nas. Ale kiedy Bóg nam zleca taką misję, zleca taką służbę, zleca takie zadanie, powinniśmy mieć świadomość, że obowiązują nas pewne kryteria, które tutaj przed chwileczką podały. A teraz spójrzmy na to od strony osoby, której się grzebie wokół. Mówiłem przez chwilę o tym, który tam próbuje coś znaleźć i wyciągnąć, ale teraz popatrzmy na to od strony osoby, która poddana jest tej czynności. Jakie mogą być reakcje? Jakie mogą być reakcje na to, kiedy, nie wiem, z patyczkiem, z chusteczką, nie wiem, czy z pensetą można, ale z czymś przychodzisz do czyjegoś oka? Jakie mogą być reakcje tego człowieka, który widzi, że ty się zbliżasz do niego z czymś i już tam zaglądasz do jego oka? Jakie mogą być reakcje? Jakie są wasze reakcje, gdy ktoś próbuje wam pogrzebać wokół? To takie bardzo delikatne. Pierwsza reakcja, jaka może być, agresja, złość, gniew. Powstrzymaj się. Sam sobie pogrzebie, tak? Agresja, złość. Nie. Chcę wam powiedzieć, że takie reakcje znajdujemy w Bożym Słowie, one zostały wielokrotnie opisane. Przypomnę wam takiego króla, nie wiem, kiedy ostatnio czytaliście o królu, który nazywał się Asa. To nie był taki bardzo zły król. Asa, raczej w porządku król. I mamy taką historię w drugiej Kronik, 16 rozdziale, od 7 wersetu. W tym czasie przybył do Asy króla judzkiego jasnowidz, czyli prorok Hanai, i rzekł do niego: ponieważ oparłeś się na król aramejskim, a nie oparłeś się na Panu Bogu swoim, dlatego wojska króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki.
I teraz przypomina prorok pewną historię. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców? A jednak, ponieważ oparły się na Panu, wydał ich w Twoją rękę. Gdyż Pan wodzi oczami swoimi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, lecz Wy tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągle wojny. Czy to było jakieś bardzo takie krytyczne napomnienie? Ja nie widzę tutaj, że prorok uderzył zbyt mocno. Nie, no powiedział, oparłeś się na wojsku, nie oparłeś się na Bogu, będziesz miał teraz problem. Werset 10. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. Wściekłość go ogarnęła z powodu słów proroka. Dalej czytamy, w tym czasie także niektórym z ludu Asa zadał gwałt. Popatrzcie, jaka może być reakcja na to, jeśli ktoś próbuje przyjść do nas i coś nam pokazać. Jedną z reakcji opisanych w Biblii to jest gniew, złość, agresja. Asa tego proroka wtrącił do więzienia. Znajdujemy w Biblii inne, jeszcze mocniejsze reakcje. Niektóre reakcje wręcz porażają i bym powiedział, one są tym, co powiedział Pan Jezus, perły przed wieprze. One są rzeczami świętymi rzuconymi przed psy, które się odwróciły i zniszczyły tego, który przyszedł z tym poselstwem, który przyszedł z tym słowem. Król Sedekiasz z powodu słów Jeremiasza wtrącił go do cysterny takiej wykopanej na wodę w ziemi i o mało Jeremiasz się tam nie utopił. Po prostu wrzucił go do tej cysterny z powodu słów, które Jeremiasz wypowiadał do króla Sedekiasza. Król Joasz kazał zabić proroka Zachariasza. Czytamy, może przeczytam to, druga Kronik, 24 rozdział, wersety 20-21. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Wystąpił on przed ludem i rzekł do nich, tak mówi Bóg, dlaczego wy przekraczacie przykazania Pana tak, iż nie macie powodzenia? Dlatego, że wy opuściliście Pana, więc On was opuścił. Czy to było coś strasznego, co powiedział prorok Zachariasz? Nie wydają się te słowa zbyt ostre. Co czytamy dalej? Wtedy sprzysięgli się przeciwko niemu i na rozkaz króla ukamienowali go na dziedzińcu świątyni pańskiej. Popatrzcie się w tym kontekście perły rzucone przed wieprze. To, co święte, rzucone przez ludzi o charakterze, który Pan Jezus napisał, charakter psa. Ci ludzie byli tak wściekli na te słowa proroka, że obrócili się przeciwko niemu, wtrącili niektórych do więzienia, niektórych pozbawili życia. Bądź ostrożny w korygowaniu ludzi, którzy nie są absolutnie gotowi na Twoją korektę. Bądź ostrożny w napominaniu ludzi, którzy absolutnie nie chcą tego napomnienia, gardzą nim. Bądź ostrożny na korygowanie ludzi, którzy popadają w gniew, złość i agresję. Ty podejmujesz się rzeczy bardzo trudnej, chcesz zrobić to dla dobra tego człowieka, ale ktoś może zareagować tak, jak w przypadkach, które tutaj przedstawiłem, a ich jest daleko więcej w Biblii opisanych. Inną reakcją na słowo korekty i słowo napomnienia może być ignorancja. Czym jest ignorancja? Ignorancja jest niezwracaniem kompletnie na to uwagi. Zignorowaniem tego, powiedzeniem, jakie to ma znaczenie. Ja mam swoje życie, ja dalej żyję swoim życiem. Prorok Jeremiasz żalił się na naród izraelski. Prorok Jeremiasz żalił się na Izraela właśnie dlatego, że Bóg do nich mówił,
A Jeremiasz mówi, ale wy w ogóle tego nie słuchacie, to w ogóle do was nie dociera. Bóg coś do was mówi, Bóg wam przekazuje jakieś ważne rzeczy. Bóg chce o was zadbać, chce was wyprostować, chce was skorygować, ale wy słuchacie tego i mówicie, to nas nie dotyczy, to co to takiego? My mamy swoje sprawy, mamy swoje życie, mamy swoje zajęcia, nie będziemy tego słuchać, nie mamy czasu na to. W ten sposób prorok Jeremiasz mówił o narodzie izraelskim, że stał się obojętny, stał się znieczulony, stał się niereagujący. Nic już nikt nie można powiedzieć, ponieważ nic ich nie rusza. Dokładnie nic ich nie rusza. Cóż możesz jeszcze powiedzieć? Nic. Ty masz coś w sercu, coś ciebie dotyka, masz coś ważnego, coś cię pali, chcesz się tym podzielić, a ktoś na to reaguje totalną obojętnością, tak jakby był w półśnie. Tak jakby kompletnie to do niego nie docierało. To jest inna reakcja. I z taką reakcją spotkałem się nieraz w moim życiu. I mógłbym opowiedzieć przykłady, chociaż wiem, że to wszystko, co mówię, jest publiczne, jest później publikowane, więc też nie są to rzeczy, które można od tak opowiadać, ale mam kilka takich sytuacji z mojego życia, gdzie widziałem coś w życiu człowieka i chciałem mu w dobrej wierze o tym opowiedzieć. I próbowałem to powiedzieć, a ta osoba reagowała totalną ignorancją. Tak, jakby tych słów w ogóle, jakby te słowa w ogóle nie zostały wypowiedziane. W ogóle nie zostały przekazane. Oczywiście później skutki tego były różne. I po trzecie, reakcja na napomnienie może być taka, że ktoś to napomnienie po prostu przyjmuje. Po prostu je przyjmuje. Po prostu ma na tyle miękkie serce, trzeźwy umysł, jasny umysł, że chce to napomnienie przynajmniej rozważyć w swoim życiu. Przypomnę wam tutaj postać króla Dawida. Wcześniej przypomniałem królów, którzy popadli w gniew, popadli w złość, w agresję, gdy prorok przyszedł do nich. A teraz mamy innego króla, mamy króla Dawida, który narozrabiał w swoim życiu, tak czy nie? Narozrabiał w swoim życiu, mamy króla Dawida. I bardzo ciekawe jest to, że Bóg zleca pewną misję Natanowi, prorokowi, a ta misja nazywa się Natanie, będziesz próbował uratować Dawida. To była misja ratująca życie. To nie była jakaś tam misja. I do tego został wyznaczony Natan, przyjaciel Dawida. Poczytajcie Biblię, przyjaciel Dawida. Nie przypadkowy człowiek, przyjaciel Dawida. Przez ten czyn Bóg pokazuje, jak bardzo zależało mu na Dawidzie, mimo tego, że zrobił rzeczy, za które według prawa powinien ponieść śmierć. Jak bardzo Bogu zależało na Dawidzie, więc wybiera do tego Natana. I przeczytajmy tą historię. Druga Samuelowa, 12 rozdział od 1 do 13. Ona będzie zwieńczeniem tego, o czym mówię, podsumowaniem, spięciem w klamrę całości dzisiejszego mojego kazania. Ta historia właśnie. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział. Słuchajcie teraz, co mówi prorok Natan. Natan już wie, co się stało w życiu Dawida. Przychodzi do Dawida i mówi tak. W pewnym mieście było dwóch mężów. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadła, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogaty podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył.
Oto Dawid ma zleconą misję ratowania, oto Natan ma zleconą misję ratowania Dawida. Przychodzi do Dawida i opowiada mu historię. Nic jeszcze nie mówi: Dawidzie, ja mam dla ciebie słowo od Boga. Dawidzie, ja przyszedłem tu uratować twoje życie. On mu opowiada historię. Siedzą jak dwaj przyjaciele, opowiada mu historię. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na swego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasłużył mąż, który tak postąpił. Dawid jako sędzia mówi: za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. I Dawid sam na siebie w tym momencie wydaje wyrok. I wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Ty jesteś tym mężem. Oto służba wyjmowania komuś z oka rzeczy, która tam się znalazła. Dawid już był tak pogubiony, że nie wiedział, co jest po lewej, co jest po prawej stronie. Już całkowicie się zatracił poprzez swój czyn i poszedł w grzech. Przychodzi do niego przyjaciel, prorok. Opowiada mu historię, Dawid wydaje wyrok. Tak mówi Pan Bóg Izraela: ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana? Popełniłeś zło w oczach jego. Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. A teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetyjczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan: oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innym i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela przy blasku słońca. I co teraz robi Dawid? Słowa Natana w tym momencie były bardzo jednoznaczne. On teraz mówi: tak mówi Pan. Natan już przekazuje mu teraz prorocze słowo. Obraz był czymś innym, był wprowadzeniem, przygotowaniem serca Dawida na to, co mówi mu teraz prorok. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. I to jest reakcja na napomnienie w Duchu Świętym. Natan robi to absolutnie w Bożym Duchu. Tak jak to powinien zrobić Boży sługa. Ale Dawid, z drugiej strony widzimy Dawida, który ma na tyle pokory, żeby przyznać w tym momencie: Natanie, ty masz rację, ty masz rację. Inni królowie w takich sytuacjach ścinali tych posłańców, wsadzali ich do więzienia. Ale serce Dawida zmiękło w obliczu tej sytuacji. Ukorzył się i dzięki temu życie i imię Dawida zostało uratowane. Życie, imię Dawida. Ta historia to jest kwintesencja napominania. Ta historia pokazuje, na czym ta służba polega, jak powinna być realizowana. Ta historia pokazuje, jak delikatnie i jak mądrze należy wyjmować źdźbło z cudzego oka. Podsumowując, powiem tak, że Bóg jest Bogiem, który chce ratować. Bóg jest Bogiem, który chce cię ocalić. Bóg jest Bogiem, który chce zaprowadzić cię z powrotem na swoją drogę. Nawet jeśli się pogubiłeś, nawet jeśli popełniłeś coś niegodziwego, nawet kiedy zgubiłeś Bożą drogę w swoim życiu, Bóg chce cię doprowadzić z powrotem do miejsca, gdzie będziesz mógł za Nim podążać. Ezechiel mówi tak w 11 wersecie 33 rozdziału. Powiedz im: jako żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, ale raczej by bezbożny odwrócił się od swoich dróg, a żył.
Zawróćcie ze swoich złych dróg. Nie mam upodobania w śmierci. Bóg chce ratować cudze życie. Podsumowując, jak powinniśmy napominać? Po pierwsze, gdy wina jest oczywista. Niedomniemana, ale oczywista. Drugie, gdy sami jesteśmy w porządku przed Bogiem. Po trzecie, powinniśmy to robić w Duchu Bożym, łagodnie, delikatnie, z miłością. Po czwarte, na osobności. A jak reagować, gdy ktoś próbuje skorygować nasze życie? Nie reagujmy złością i agresją. Nie reagujmy złością i agresją. Nie reagujmy obojętnością. Zastanówmy się przed Bogiem. Zastanówmy się przed Bogiem, czy Bóg nie chce nam czegoś powiedzieć. Bracia i siostry, powstajmy do modlitwy. Porozmawiajmy z Bogiem.